Ja się nie stresuję. Ty się stresujesz meczem, który czeka nas za chwilę. PSG Manchester City. Koszulki obydwu klubów znajdziecie na ergol.com, gdzie z kodem Koza macie 7% zniżki. E, gorąco polecam. Tak samo sklepy stacjonarne. E, tymczasem witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Mam nadzieję, że stawicie łapki w górę, że będziecie subskrybowali, no bo naprawdę liczę, że w tej karierze nasza przygoda z Ligą Mistrzów jeszcze się nie kończy, e, no i że w lidze tak samo uda nam się zdobyć to co nas interesuje tylko i wyłącznie, czyli mistrzostwo. Kylian Mbappé, nie w barwach e, Paris Saint-Germain, tylko oczywiście w barwach Manchesteru City, na miejscu szóstym w tabeli strzelców. Trzeba przyznać, że Soares robi naprawdę piorunujące wrażenie z ośmioma trafieniami, e, ale to nas w tym momencie nie interesuje. My czekamy na to starcie. Starcie, w którym e, zobaczymy czy wystąpi Ruben Dias od pierwszej minuty, ale wydaje mi się, że tak. Mbappé niekoniecznie wystąpi na środku obrony. E, no i zobaczymy jakby jak, jak ten mecz nam się poukłada, to oczywiście będzie rozbudowana symulacja, bo ja tutaj chcę mieć kontrolę. E, rozpoczniemy sobie układem, w którym e, nie wystąpi Adeyemi od pierwszej minuty. E, no i pytanie, czy postawimy na Pedriego, ale troszeczkę boję się um, zaufać temu zawodnikowi. Zatem wydaje się, że Fikajo Tomori będzie tym, który um, będzie um, no, no, od pierwszej minuty na boisku. <coughs> Przepraszam. Um, na zmianę będzie Rodri, um, będzie Dest, mamy Romero, um, Alera, um, Palmera, Adejemiego i Gaviego. No wydaje mi się, że to jest naprawdę mocny skład. Um, no to co, przechodzimy do tego meczu. E, prowadzimy 1 do 0, chcę przypomnieć. E, w, w skali całego, e, całej tej rywalizacji, ponieważ pierwszy mecz na Etihad wygraliśmy 2 do 1, no ale teraz jedziemy na Parc de Prince. Co prawda, Paris Saint-Germain to oczywiście jest wielki, bogaty klub, wielka marka. No ale pff, jak patrzę na to, czym my dysponujemy. No, no, no to jesteśmy dużo lepsi sportowo Tylko trzeba to udowodnić Wyszli do nas mega wysokim pressingiem e, Naprawdę nieźle było to połapane Mimo wszystko udało nam się wyjść I teraz Mendes ale nie jest w stanie dośrodkować z tej sytuacji e, piłkarz, który był wypożyczony do Paris Saint-Germain przecież, no bo przypominam, że on w realiach świata fifowego e, do PSG, tak jak w rzeczywistości jest wypo wypożyczony, ale w przeciwieństwie do tego, co chyba się już wydarzyło, a jeżeli nie, to pewnie jesteśmy, że się wydarzy, e, on nie zostaje wykupiony nigdy. E, zatem przypominam, że to jest piłkarz, którego my sprowadzaliśmy... Fantastycznie. Którego my sprowadzaliśmy z... Newcast. Wyrównuje się stan tej rywalizacji. Niestety. Mamy 2 do 2, a zaraz będzie więcej, bo tutaj naprawdę z łatwością przydzierają się przez nasze szeregi rywale. Zmieniamy tu jedną rzecz, a mianowicie absolutnie muszą ci zawodnicy. Co jest? No, dziękuję. Zostawać z tyłu, bo. No bo to nie wygląda dobrze. I wydaje mi się, że powinniśmy być trochę mniej nastawieni na to, żeby siedzieć na rywalach. Zmieniamy sobie tutaj, <laughs> przepraszam te elementy i wydaje się, że to będzie lepsza opcja. Bardzo mocno atakuje nas Paryż, ale pamiętajmy, że oni zaciągają w ten sposób tlenowy dług, który w pewnym momencie trzeba będzie spłacić Filfoden, fajnie. I to widzimy po różnicy w, w staminie, że są troszeczkę bardziej nadgryzieni. Teraz Pedro Porro nie mógł się pomylić, bo to byłoby fatalne w skutkach. Wlachowicz do Mbappe, ale nie dał rady Francuz strzelić z tego, ale Wlachowicz Mbappe po raz kolejny Kolejny jest okazja, ale nie był w stanie e, znaleźć sytuacji do strzału. Teraz atakujemy. I znowu Phil Foden nie jest w stanie wygrać tego z Donnarumą. E, zobaczmy kolejną sytuację. E, nie, nie ma okazji do tego, żeby uderzyć. E, tam Fikai Tomori był jednym z architektów tej akcji, ale nic się e, no nie, nie udało. Widzieliśmy zresztą jakie miał problemy. Zawodnik z czwórką, żeby coś zrobić. Teraz wyczyszczony w ostatnim momencie jeden z piłkarzy Paris Saint Germain. Udaje nam się przejść przez ten pressing naprawdę dobrze, ale zobaczcie, oni, mimo tego, że mijamy wielu zawodników, i tak są w stanie gdzieś ten mur ustawić w środku pola karnego, przez który nie jesteśmy w stanie przebić się swoimi strzałami. Więcej strzałów, więcej okazji. Ale niestety to oni prowadzą 1 do 0 i wydaje mi się, że spróbujemy e, wyjść na, na przepraszam, drugą połowę e, w inny sposób. 4-3-3 z ofensywnym pomocnikiem. To jest moja odpowiedź, bo gramy troszeczkę jednowymiarowo. Nie, jakby wszystkie te akcje idą e, przez środek. Musimy troszeczkę rozciągnąć pole gry, zatem weźmy sobie. Nie, no 4, a może 4-2-3-1? No, kunku pedri. Spróbujmy tak, spróbujmy tak. No, chodzi mi o to, żebyśmy troszeczkę yy, szerzej zagrali i Foden w ogóle wysunięty jako zawodnik bardzo skrzydłowy. Pyk yy, i zobaczymy, yy, co na to odpowiedzą na rywale. E, widzimy, że, że tutaj ta dziesiątka rzeczywiście jest szerzej. No i mam nadzieję, że to będzie wyciągało troszeczkę e, prawego obrońcę i robiło nam miejsce. Zobaczcie już, ile przestrzeni ma Phil Foden. Wycofana piłka, ale nie mamy do Mamy za to rzut karny. Tak jest? To będzie rzut karny? Czy nie? To jest, Tak jest. Rzut karny. E, ja go wykonam. Ja wykonam tę jedenastkę. Tylko błagam, żeby mi się kamera zmieniła. Dobra, jest kamera. Wlachowicz to będzie mocne uderzenie w lewo Wlachowi! Mamy to. Chodzi o to, że ja nie wiem, czy w symulacjach tych karne się wykorzystują, czy się nie wykorzystują. Zatem wolałem, żeby to był strzał oddany przeze mnie, żeby była szansa, że go wykorzystam, a że strzały z 11 metra przeciwko wirtualnemu bramkarzowi nie idą mi najlepiej. Możecie przekonać się na kanale KoZFC, gdzie rzuty karne Andrej Morettiego wychodzą różnie. Patrzymy na to, co dzieje się tutaj. Ładnie, oskrzydlająca akcja. Zobaczcie, tego fila Fodena dałem szerzej. I zobaczcie, ile się zrobiło miejsca w polu karnym. Ale nie udało nam się, a w zasadzie Kylianowi Mbappé zamienić tego w bramkę. Ale to jest klucz, to jest sukces i GG dla EA, że wreszcie zmiany, które staramy się wprowadzać, yy, są widoczne na boisku. Ale niestety widoczny jest także yy, cały czas upór Paryża, żeby, żeby utrzymać się w tej rywalizacji. Robimy pierwszą zmianę. Kunku, jego miejsce zajmie sobie tutaj Gavi, yy, i czekamy na to, co zrobimy tu dalej. Czy jeszcze coś robimy? Nie, na razie, na razie, niech sobie tutaj tylko Gavi się pojawi. E, zobaczmy, staramy się rozszerzyć. Znowu miejsce jest dla Fila Fodena i zobaczcie, jakie to jest niebezpieczne dla nich, ale nie możemy z tego strzelić. E, du, dużo strat zaliczamy w środku pola, mam wrażenie. E, pod tym względem nie wyglądamy najlepiej, a teraz to wygląda bardzo źle. E, czy uda nam się powstrzymać Paris Saint Germain? E, strasznie wszyscy zawodnicy byli spóźnieni i, i bałem się, że w końcu któryś nie zdąży, e, no i że, że, że będą górą, e, bo, bo będą mieli przewagę. Eee, zobaczmy, Wlachowicz, jest Kilian. <laughs> Phil Foden. No. Kiedy, chłopie, ty pokonasz tego Donnarumę. Żółta kardra, e, kartka dla Pedro Porro. Ale wydaje mi się, że na razie nie będę go zmieniał eee, i, i on zostanie na boisku, a my tracimy gola. Tracimy gola, strzela nam Bergwine. Mam wrażenie, że to jest klątwa po prostu. E, no trzeba robić zmiany. ADMI pojawi się na boisku za Philafodena. E, e, zobaczmy teraz jeszcze jedną zmianę, czy chcemy ją zrobić teraz? Tak, chcemy ją zrobić teraz. No już, już teraz nie ma co kalkulować. SPO e, Valverde zmieni się z Pedrim. Pedri zejdzie z boiska. No i teraz czy Romero, czy Palmer? Moim zdaniem lepiej wprowadzić na boisko Palmera, to jest ten piłkarz, który już wielokrotnie strzelał dla nas gole. Tylko Piekielnie mało czasu zostało. No nie, to tutaj trzeba absolutnie od razu e, przejść do taktyki. E, nieustanny pressing. Naciskamy na nich. E, długie piłki, szybkie konstruowanie akcji. bez e, wybiegania do przodu no chyba bezpośrednie podania. Zagęszczamy tu maksymalnie. No i jazda z nimi, no bo co innego zrobić? No my zaraz odpadniemy. E, Wlachowicz, Mbappé. Wlachowicz do skrzydła. E, jest szansa. Zablokowany ten strzał, ale jeszcze szukamy uderzenia. Zobaczmy, Kylian Mbappe w Lachowicz nie był w stanie. To jest po meczu. To już jest po robocie. To już jest po robocie. Ja nie wiem jak to jest możliwe, że my w tym dwóch meczu przegramy. No dla mnie to jest po prostu ja nie wiem jak to jest możliwe. ja, ja nie wiem, nie. I to nie jest jakby Kurczę, trzymaliśmy ich za twarz całe spotkanie, mam wrażenie. W sensie to pokazywały statystyki. Ja, ja nie mam pojęcia. W sensie mam wrażenie, że my przegraliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że to było Paris Saint Germain. Nie wierzę, że to był zespół od nas o tyle lepszy. No po prostu nie wierzę. Jak porównamy pozycja do pozycji, no oni nie mieli argumentów. Jestem wściekły po prostu. Ee, jestem jestem w, bardzo zły. Zróbmy tutaj taką zmianę i ADMI za od pierwszej minuty. Możemy nawet to przerąbać przecież. Rodri wreszcie dostanie okazję. E, no, tam nie było sensu, uważam, używać Rodriego, bo on nie jest w dobrej formie jeszcze, nie? On, on jest dobry na takiej West Brom, żeby sobie wejść i, i zagrać e, pierwsze spotkanie, czy tam e, jedno z kilku, ale no, ale to jeszcze nie jest forma na Ligę Mistrzów, nie? No, boli to strasznie, no. Co ja mam wam powiedzieć? No jest to... E, jest to niesamowicie przykre. E, miłe jest na pewno to, że Zbudowaliśmy na tyle mocną e, pozycję w, w City, że chyba nawet to odpadnięcie nie sprawia, że zarząd chce nas zwolnić. Ale jesteśmy drużyną rozbitą, drużyną pobitą. A dobra, już wskoczyła cena, Okej. Okay. Jesteśmy drużyną rozbitą i drużyną pobitą, i trafiamy teraz na mecz równie ważny, w, e, jeśli chodzi o ligę. Bo trafiamy na mecz z. Tottenhamem. To jest kolejne spotkanie, które jest po prostu dla nas absolutnie must-winem, i, i trzeba mieć nadzieję, że no będziemy w stanie podołać. Trzy punkty musimy zdobyć w tym meczu, który przegramy, nie? Remisujemy, zatem nie zmienia to stanu rywalizacji. Gdyby symulowane rzuty karne chociaż raz wpadły, to tutaj mielibyśmy dwa do jednego. Niestety tak się e, nie dzieje. Pla Palmer ukańcza stan rozwoju. E, stan rozwoju. No, no, rozwój ukańcza. No i jest to niesamowicie przykra sytuacja w sensie. Kurczę, na tyle na ile może być przykre coś w karierze, bo znowu jakby mam wrażenie, że użycie jakiegokolwiek wielkiego kwantyfikatora w sytuacji takiej, która się ogólnie dzieje na świecie, to to... No wiecie, ale no w skali tej kariery jest to kurczę przykre, jest, Jestem naprawdę zły po tym, co się tutaj e, stało, bo... Widząc jeszcze ten pierwszy mecz z PS, że naprawdę czułem się mocny i czułem, że ta drużna jest mocna. I, i, I jakby najgorsze jest to, że ja tutaj nie widzę na przykład błędu taktycznego, który popełniłem, nie? Bo e, nie, nie uważam, żebym e, nie wprowadził kogoś, bądź wprowadził kogoś, kto grać nie powinien, na przykład, nie? W sensie ja serio nie jestem w stanie tutaj zobaczyć, żebym się trzymał na przykład kogoś, kto był beznadziejny. E, tak jak było to z Kamarą, na przykład, i wytknęliście mi rzeczywiście ten błąd, i to był błąd, i tu mieliście rację, bo potem zamienienie kamery, Kamary e, na kogokolwiek innego e, było sensownym rozwiązaniem, I, e, i było ok. No, a może po prostu w tym City tak jest, że to jest taka kariera Pepa Guardioli, że maksymalnie z, że kiedyś możesz dojść do finału, chłopie, e, i tyle, nie? No nie wiem, jest mi naprawdę, jest mi naprawdę przykro. Serio, je, je, jest, jestem. No, nawet to pewnie widać, że tak. No, szkoda. Naprawdę jest, jest mi bardzo, bardzo przykro. Znaleźliśmy juniora z Polski, który ma bardzo przeciętny start, ale z drugiej strony, pod względem szkółki, tutaj no, wydaje, wydaje się, że jedna pozycja zmieniona, i to może być naprawdę ktoś, bo bazowy overall jest tragiczny. Mm -hmm. Zróbmy z niego SP najpierw, co? No, no, no. Panie Mazur? Ja nie wiem, jak ma z pana ktoś być, ale uważają, że ktoś z pana będzie. Ale to jest, mam wrażenie, taka typowa sytuacja, w której, mimo że on może nawet rokować, to te składowe są tak słabe, że ten. No dobra, gramy teraz z arsenalem. Skład jest. Kogo nie mają na ataku? Co, czekajcie, bo to aż. Kogo wy macie na ataku? Okej, okay, to jest Niemiec. Boże, oni mają na ataku Chris MD. Chris MD spełnił marzenie i gra w Arsenalu. GG. GG, chłopie. Eee, dobra, wracając, wracając do rzeczy. Gramy z y, Arsenalem. Eee, w tym meczu swoją szansę dostanie od nas. Y mógłby dostać nawet Tomori, ale nie dostanie on, dostaje Serginio Destes, jedyna zmiana, e, którą robimy przed spotkaniem z Kanonierami, e, wygrywamy 1-0, Romero e, z ławki rezerwowych zdobywa bramkę, no i nawet jak myślę o tym meczu z PSJ-em, no to jeżeli chodzi o zmiany, no to co, zaufałem Palmerowi, który nieraz to zaufanie odpłacał nam, za to zaufanie odpłacał nam strzelając gole w e, w jak istotnych momentach, więc, no, no serio, jest to. No, no przykro mi, naprawdę jest mi przykro, bo, bo myślałem, że to będzie ten sezon, kiedy zdobędziemy ligę mistrzów, nie? A, a, a nie wiem, czemu tak jest. W sensie. Na szczęście z Wolverhampton wygrywamy 2 do 3. Mbappé i Pedri strzelają dla nas gole. Zobaczmy, czy to pozwala nam wejść na szczyt tabeli Premier League. Niestety nie. Cały czas dwa oczka straty do... Tottenhamu, mamy jeszcze sporo spotkań bo jest Chelsea, Leicester Soton, mamy jeszcze Everton, Newcastle, tam, tam jest naprawdę dużo meczów, to się wszystko może jeszcze zmienić w bardzo przyjemny marsz po mistrzostwo z sporą przewagą albo może się przemienić zaraz w jak, jakieś brutalne straty punktowe tutaj sprawa jest jeszcze całkowicie otwarta przez tą końcówkę, która jest naprawdę upchana spotkaniami Widzimy, że Mazur gotowy do ewentualnej zmiany pozycji. Sprawia ona, że dostaje on plus 9 do oceny ogólnej, ale nadal nie jest to w żaden sposób sytuacja ciekawa dla nas zróbmy z niego moim zdaniem prawo skrzydłowego teraz to jest kierunek, w którym powinniśmy pójść, bo on ma znośne tempo i dribbling więc to wydaje się, że może być najlepsze rozwiązanie dla polskiego zawodnika no i co, gramy teraz z Chelsea w tym spotkaniu jedna zmiana, tym razem za Pedro Porro po raz kolejny na boisku, zobaczymy Serginio Desta, no i to wszystko zobaczymy czy wystarczy to na trzecią drużynę Premier League, wystarczyło Aż nadto 3 do 0 wygrywamy po hat-triku Duszana Wlachowicza. Nie wiem, jakby zast zastanawiam się, jak długo przeboleć muszą ym, prawdziwe porażki, trenerzy, piłkarze, skoro ja teraz w głowie mam te głupie kropki tego fila Fodena, y, który w trzech okazjach ładuje po prostu piłkę prosto w y, Donnarumę, nie? Czuję, mam takiego kaca po tym meczu, taki jestem po prostu wściekły. Szkoda, naprawdę wielka szkoda. Na szczęście w kolejnym spotkaniu daje nam się znów wygrać z Leicester City, to są naprawdę cenne punkty, bo dwie ekipy, z którymi teraz rywalizowaliśmy, to, to naprawdę były bardzo trudne ekipy, na, przeciwko których przyszło nam stanąć. Gramy w FA Cup, mam nadzieję, że uda nam się tutaj Southampton wyeliminować, ale to jest naprawdę silna drużyna, przypominam. Tu między innymi w Soton e, gra nikt inny jak... E... Richarlison, który w zeszłym sezonie był naprawdę gwiazdą ligi. E, drobna zmiana, pojawi się tutaj Adeyemi e, na ataku, bo chciałbym, bo, bo zasłużył po prostu Serginio Dest, e, dostanie swoją szansę oraz Fikayo Tomori. E, I między słupkami Stefan nie, bo za słabo wyglądasz. E, więc tu jeszcze tylko chciałbym, żeby wystąpił sobie Gavi zamiast nkunku. Jak ja się nie lubię w takich momentach, no, więc robimy to wszystko. Jeszcze raz, chociaż porro zagra w tym meczu. Jak o tym myślę teraz, to zagra porro z tego powodu, że przecież hmm. Do tej pory des był, w ostatnich meczach, Dest był podstawowym zawodnikiem, więc dlatego robimy to tak. Zobaczcie, no tutaj naprawdę e, to jest silna drużyna. Jest Medeiros, jest przede wszystkim Richarlison Rudiger, strakosza między słupkami, może nie brzmi jakoś niesamowicie, ale już Gravenberg, czy Hravenberg e, w środku obrony, e, pomocy, przepraszam, to jest naprawdę poważne nazwisko. E, na szczęście udaje nam się wygrać. Fikajo Tomori zdobywa bramkę, w Lacho tak samo. E, no i piękne spotkanie w naszym wykonaniu. Pedro Porro zagrał bardzo słaby mecz. No i wydaje się, że on ma naprawdę tutaj, no, że jest w nie najlepszej formie, no powiedzmy sobie to szczerze, zatem będziemy w finale Emirates Cup zadowolony Mbappé, a w zasadzie może nie tyle zadowolony, co po prostu analizujemy, rozmawiamy na temat jego obecnej pozycji, a w zasadzie pozycji w ostatnim meczu, Serginio Dest wskoczy sobie tutaj, zapisujemy zatem tę zmianę. No i lecimy e, dalej, patrząc na to co e, czeka nas w kolejnych spotkaniach. Szewczyk e, ma dla nas raport, zobaczymy czy będzie tutaj ktoś ciekawy. Ten zawodnik mimo tego, że był warty sporo, to ciekawy nie był, e, bo nawet nie był tak tyle warty, żeby żeby to było dużo. E, tutaj mamy kolejny ciekawy potencjał, ale już wydaje mi się, że nie będziemy się w to ładowali. E, wzięliśmy sobie tego mazura i, e, i raz spróbowaliśmy, i jak na razie żałuję. E, więc moje zaufanie do pana Szefczyka troszeczkę zostało tutaj nadwyrężone. E, więc teraz po prostu liczymy na prawdziwych, takich topowych juniorów, jak ci, e, jak ten, którego mamy wypożyczonego gdzieś tam do Brazylii. To są piłkarze, którzy nas e, interesują. E, mamy. <laughs> 5 punktów straty do Tottenhamu, ale jeden mecz zaległy. Zatem, e, no, trzeba mieć nadzieję, że uda nam się e, zwyciężyć w tym starciu. E, Fikaju Tomori zasłużył, żeby zagrać w tym meczu. E, Rodri jednak tak samo nie zawiódł ani razu. Zatem, e, robimy tego typu zmianę, w myśl której Nkunku traci miejsce w podstawowej jedenastce, e, a Tomori e, wyjdzie w podstawie. Mam nadzieję, że wygramy dzięki temu to spotkanie w Liverpoolu. Wygrywamy 3 do 0. E, zagrało to wszystko świetnie. To Mori znakomita ocena. Rodrigo bardzo przyzwoicie. E, Valverde wyżej poradził sobie także bardzo fajnie, więc no nic, tylko się cieszyć. E, jak widzicie, ja jestem zachwycony. E, no dobra, tracimy cały czas w takim razie punkty do e, Tottenhamu, który gra zawsze jeden mecz więcej jakby, e, więc e, zakrzywia to troszeczkę tutaj nasze spojrzenie na e, całą tę sytuację. Mm, bo to jest 5 punktów straty, no ale jeden mecz zaległy, no ale widzimy, czym grozi, to jest straszna presja, słuchajcie, bo widzimy, czym grozi porażka, nie? E, że, że po prostu ten stan rywalizacji zmieni się tylko i tyle, e, e, tyle, że pod M będziemy mieli zamiast 34 35, ale stan punktowy się nie zmieni, z, zatem e, naprawdę e, dla nas jest to super niekomfortowe, e, zatrzymamy sobie to ustawienie z ostatniego spotkania, które wypadło naprawdę dobrze, z ekipą Newcastle przegramy pewnie, nie? Na szczęście nie. Mbappé strzela, Wlachowicz strzela. Patrzymy na oceny. To Mori e, nie wypadł najgorzej. Rodrygo zagrał dobrze, więc wydaje mi się, że na razie trzymać będziemy się tego ustawienia, które, e, które po prostu e, działa całkiem ok. E, co istotne, Tottenham potyka się nieznacznie, bo zobaczmy na to: 36 spotkań, ale już 3 punkty straty e, tylko. Więc jeżeli byśmy wygrali z Leeds, no to naprawdę. Jest szansa, że, że ich dogonimy. E, no tylko trzeba wygrać. Trzeba wygrać, a to oczywiście nie będzie sprawą prostą. Wracamy do ustawienia, e, o którym gramy od paru dni, które przynosi efekty. Ale czy przyniesie w efekty w spotkaniu z Leeds? Niestety nie. Gubimy punkty. Nadrabiamy tylko jeden. Zatem cały czas dwa oczka przewagi ma nad nami Tottenham. Myślę, że szampany strzeliły w północnej części Londynu, no bo to jest dla nich wynik doskonały. Meczów do końca sezonu zaledwie dwa. Zatem jeżeli wygrają wszystko, to są pewni mistrzostwa Anglii, a my. Będziemy mieli za sobą straszliwie gorzki sezon. E, Mazur gotowy do ewentualnej zmiany pozycji, robimy to. E, dzięki temu wbija on coraz lepszą ocenę ogólną. No tylko. E, tylko co z tego? Tak się zastanawiam, czy nie będziemy go na razie rzucali po tych pozycjach, bo to przynosi niezłe rezultaty, koniec końców. E, I chciałbym z niego zrobić teraz SPO. Mam nadzieję, że to przyniesie także rozwój, jeśli chodzi o. Umiejętności podań, bo te nie wyglądają dobrze. Teraz czas na e, spotkanie z Chelsea. E, zobaczymy, jak ten mecz będzie wyglądał. On Kunku ma minus, ale on i tak w tym meczu e, nie wystąpi. Troszeczkę jest niezadowolony, bo mniej gra e, niż grał do tej pory, ale e, no, na razie ten skład grał naprawdę fajnie, ale niestety skończyło się to. E, bramka Pulisicza, czy Pulisika w 103 minucie, sprawia, że może być to. Sezon bez trofeum. No bo Carabao nie będzie. Emirates Cup nie będzie. No ale czy będzie Liga, Miss, Liga Angielska? Nie wiadomo. Musi przegrać z Tottenham i my musimy wygrać oba mecze. Tottenham swoje spotkanie przegrał. My wychodzimy na mecz z Brentford. Jeżeli to spotkanie wygramy, to jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli Premier League. Ale albo tylko albo aż to spotkanie musimy wygrać. Wychodzimy takim składem, Bonkunku ma minus. Ja wierzę, ja, ja myślę, że ja go wstawię w tym meczu. E, nie wykluczam tego, ale chciałbym, żebyśmy e, w ten sposób byli przygotowani do tego spotkania. I to będzie symulacja, bo Mam nadzieję, że wygramy to, słuchajcie Trzeba na nich siąść, strzeć dwa szybkie gole Potem dołożyć trzeciego i, 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 I przynajmniej wygrać ligę Ja już rozumiem, czemu Pep Guardiola wygląda jak wygląda Jakby ja czuję, że Ja czuję, że podczas tej roboty Naprawdę, a to jest tylko gra komputerowa Zaczynamy fatalnie, bo Ten doskok w ogóle jest No nie istnieje praktycznie W naszym zespole no i tracimy bramkę. No jeżeli my jesteśmy w stanie ich wpuścić w nasze pole karne, żeby oni sobie wymieniali podanie za podaniem, to o czym my marzymy w ogóle? Brentford po 10 minutach gry prowadzi 1-0 do 0 na Etihad. Musimy to odrobić. No ale z takimi podaniami Fila Fodena to możemy sobie... No właśnie. Zobaczmy. Kolejna akcja Brentfordu. Piękne podanie skrzydlające, Piłka w pole karne. Jakimś cudem łapie to Ederson. No, 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 wygląda to źle. Bardzo źle. Zobaczmy Foden. Dobrze, Kilian Mbappé. Szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, że to znajdzie drogę do bramki. Ale znalazło. Co bardzo mnie cieszy. I zobaczcie. My mamy teoretycznie teraz to wysokie ustawienie drużyny. Więc w tej strefie to już powinno być rozszarpanie Brentfordu. A nie jest. Nie podoba mi się to zupełnie, co tutaj widzę. E, chcę, żebyśmy tutaj wyszli na nich e, nieustannym pressingiem. Zejdziemy sobie mimo wszystko trochę niżej i na pewno zagęścimy to. Ale ja chcę na nich teraz siąść. To ma być szybkie konstruowanie akcji i wybieganie do przodu. A w zasadzie nie. Na razie niech to będą bezpośrednie podanie. To ma być teraz dojazd. Bo, bo naprawdę jestem zirytowany tym, co widzę. Ładnie roz, y, rozegrał to Ederson. No, i teraz zaczyna to wyglądać dynamicznie, fajnie, bez dośrodkowania. Nie rozumiem w ogóle czemu ani jedno dośrodkowanie nie zostało wykonane chyba nigdy w tych e, symulacjach, bo. E, no mamy na kogo, nie. To nie jest tak, że mamy tylko Kilian Mbappé, Przecież e, w naszym polu e, jest nikt inny jak. Wlachowicz, e, więc naprawdę jest na kogo piłkę wrzucić. Mam wrażenie, że to nasi rywale na założyli na nas pressing teraz, szczerze, e, bo my ani razu nie byliśmy w stanie piłki odebrać w presie. Zobaczcie, ani razu. Nie, to, to, to ten press to jest w ogóle dramat nad dramaty, nie? Znaczy nasi zawodnicy po prostu biegną sobie i tyle. E, dajmy tutaj e, zdecydowany pressing, niech to będzie i zobaczymy, e, czy to przyniesie zasłużone rezultaty, bo spaliliśmy tutaj dużo staminy. E, no, a nic z tego e, nie wyszło. Zobaczmy, czy coś tutaj będziemy w stanie. E, zrobić e, ładnie Jest okazja Gol z tego będzie poprzeczka No nie wierzę w to I Teraz opuścił bardzo pozycję Serginio Dest Musi gonić Żółta kartka Gdybyś typie dostał czerwoną to ja bym z tobą rozwiązał kontrakt Serio, to, to, to by się skończyło dramatycznie dla zawodnika, nie? Rozwiązałbym kontrakt i potem bym go kupił do jakiegoś klubu, gdzie bym go trzymał tylko i wyłącznie w jakichś lochach. Brentford oddał 10 strzałów, miał 5 okazji. To wygląda, jakby to były statystyki na odwrót. Zobaczcie posiadanie piłki naszych rywali. No jest naprawdę źle. E, ja patrzę, czy mamy tutaj może formację. 5-3-2 oni grają, bo no, musimy znaleźć na to jakąś receptę, bo wygląda to naprawdę słabo. E, ładne uderzenie Wlachowicza, ale niestety nic z tego nam nie przychodzi. No a czas płynie nieubłaganie. Wlachowicz, czy ty żyjesz, ty pies, to już w bramce rywala. Z tego nic nie będzie, chłopie. Serginio D stara się przycisnąć, ale to się nie udaje, dopiero teraz przejmujemy piłkę, Wlachowicz tam powinien dostać podanie, nie dostał, jest Kylian Mbappé, też nie dostał, Wlachowicz, Foden, Foden przedziera się tutaj, eee, zablokowany, to dobra, robimy zmiany słuchajcie, ja chcę, eee, musimy... Musimy ich nacisnąć bardziej. Mają za dużą przewagę w środku pola, a ci boczni zawodnicy nam nic nie dają. Ja bym chciał zagrać tym ustawieniem. Diaz, Mendes może tu grać ok, ale jednak wolałbym, żeby to wyglądało w ten sposób. Ty wchodzisz tu i nie musimy robić dzięki temu zmian. Możemy, ale nie musimy, i na razie tych zmian nie robimy. Mbappé zostanie. Czy ja chcę. No, chociaż Mbappé już ledwo żyje. E, tu wchodzi Nkunku, to jest pozycja dla Nkunku Więc na razie Francuz wchodzi, zobaczymy Czy przyniesie tu rezultaty e, Ładny teraz Raid e, Czy teraz będzie z tego bramka Nie, zablokowane uderzenie, po raz kolejny zablokowane Panowie, trzeba pracować Trzeba teraz grać A my tracimy bramkę To ten ham się nie potknie drugi raz Dali nam tyle okazji, że to, że ich nie wykorzystujemy, to jest tylko nasza wina. Jakby... Pff, tylko i wyłącznie. E... Zróbmy zmiany jeszcze. Fałszywa dziewiątka to jest tak tutaj. No bo zagramy najbardziej ofensywnym zestawieniem teraz oczywiście. E... Napastnik. E... No bo to już nie, nie, nie ma co kalkulować, nie? czyli tu gramy tak. E... Gavi zmieni się z Rodrim. Tu robimy taką zmianę, nie, Menders się po prostu zmieni A, bo ja zdjąłem prawego obrońca, ok, no, Ale to nie jest problem, po prostu zagramy sobie w ten sposób, że tu mamy wahadłowego Tu zaprosimy sobie Valverde eee, Na prawe wahadło Kunku zmieni się z Mbappé Mbappé na prawej stronie musi być Tu robimy oczywiście zmianę eee, No i mamy Adeyemi'ego Adeyemi wejdzie za Mbappé Chociaż kurczę, czy zdjąć Mbappé Prędzej zdejmę Foden'a, bo ten no w ataku Rzadko ostatnio coś daje no, i mamy jeszcze Pedro Porro, który się może pojawić. Więc Pedro Porro wejdzie za Valverde na prawą stronę. Trzymajcie kciuki, idziemy w tą full offense. No i, i tyle: dwa gole, 20 minut. Trzeba to zrobić. Może teraz, może teraz nie, broni Bramkarz. Kolejny stały fragment: dośrodkowanie, Nkunku, nie, bez dośrodkowania, krótko. Mapę, gol! Jest gol, Wlachowicz, ale my potrzebujemy jeszcze jednej bramki. Potrzebujemy jeszcze jednego gola. Potrzebujemy jeszcze jednego trafienia. Jesteśmy cały czas na tym turbo ofensywnym, tak jest. Musimy, musimy to strzelić. Eee, rzut rożny będzie. Okazja, żeby stracić bramkę, ale też okazja do kontry. Ale trzeba teraz wyskoczyć trzeba to przejąć. Trzeba to złapać i pomknąć na ich bramkę, a nie pozwalać im schodzić z piłką do rogu. No panowie, co wy robicie? Rzut wolny, to jest okazja do tego, że jest martwa piłka, więc nieustanny pressing, wychodzimy na nich tutaj, e, szybkie konstruowanie e, akcji, bezpośrednie podania, wybiegaj do przodu, szerokość, nie no, w sumie szerokość nie musimy zmieniać, ale e, tu max, tu max, tu max. E, czekajcie, bo nie, i, nie wiem, czy ja to zrobiłem na, tak, zrobiłem to na obecnej taktyce, dobra. Jazda, jazda, jazda panowie, gramy o Mistrzostwo Anglii. Zobaczmy, tu jest naprawdę okazja do tego, żeby jeszcze coś z tego zdziałać. Eee, jest uderzenie broni, ale dobrze, Wlachowicz próbował. Eee, dośrodkowanie strzał broni ten, i ich... kto to jest ten ich bramkarz? Co oni mają boga w bramce? Serio? No przecież to już. To już jest przesada. Jeszcze przestój tam 10 minut, chłopie. Przechwytujemy tą piłkę. Atak od razu. Eee, strzał broni ten bramkarz. Proszę. Proszę, uderz. Jezus Maria, no jak to jest możliwe? Jak... Jak? Jak? Teraz nie pozostaje nam nic, tylko wznosić oczy ku niebu. prosząc, żeby się noga powinęła to ten hamowi. Musimy być wypoczęci, dlatego stawiam tutaj na dwie jednostki regeneracyjne na jeden trening. Lekko zmęczony Killian. Ja nie wytrzymam tego, żeby to oglądać. Po prostu musimy wygrać ten mecz i, i tyle. Jakby, I tak, czy go wygramy, no inaczej, czy go wygramy, czy przegramy, to robi nam różnicę, nie? Ale musimy go wygrać i tak wszystko jest w rękach Tottenhamu i ich rywali. Więc y, skład jest ułożony. <laughs> Przepraszam. Gotowy. Szybka symulacja w Londynie. Wygrywamy. No i teraz tylko mieć nadzieję, że to ten się wywalił. A to ten ham. Wy te jesteście przegrywy takie, że ty się w pale nie mieści. <laughs> o mój Boże, mamy mistrzostwo. Mamy mistrzostwo, nie? Ale powiem. Jakby problem jest taki, no, że zdobywamy mistrzostwo, ale to jest taki gorzki smak tego mistrzostwa. W sensie jest słodki, oczywiście, że na ostatnich metrach udaje nam się podnieść mistrzostwo, utrzymać drugi sezon z rzędu e, status quo i, i pokazać, że to my jesteśmy najlepsi w Anglii. Ale kolejny sezon z rzędu nie wygrywamy w Europie. To jest kolejny rok z rzędu, kiedy nam się to nie udaje. I nam się to nie uda, bo to był ostatni odcinek tej kariery. Nie podejmiemy kolejnej próby. Nie będziemy przypuszczali tu kolejnego ataku. Lepszej drużyny niż ta, w moim odczuciu, już nie zbudujemy. Bo to znowu będzie co? Wymienienie Wlachowicza na Halanda, wymienienie Pedro Porro na nie wiem, Hakimiego. Gdzie w tym sens? Nie, nie widzę sensu, po prostu nie byłem w stanie tego zrobić. Zabiera to wiele Dawidowi Sylwie, chociaż nawiązuje on do swojego wielkiego guru w, Manchesteru City, w Manchesterze City. No ale jest to duży ból. Jest to duży ból i jakby nie mam zamiaru uszukiwać, że, że, że szczypie mnie to fest, że nie zdobywamy tutaj tego mistrzostwa. Eee, oczywiście, udało nam się osiągnąć, chyba, zysk, e, tak jest, więc tutaj jest zadowolenie, no bo finansowo też był to e, dobry czas dla nas. LDZ to czas dla nas, no niestety Liga Mistrzów to nie czas dla nas. Patrzę, gdzie mamy rozstrzygnięcia, tutaj powinno być. I Ligę Mistrzów zdobywa Real Madrid. Gratulacje dla Królewskich. Zobaczmy, jak wyglądały te rozgrywki. Oczywiście podsumujemy sobie tutaj to wszystko, ale, tak jak powiedziałem, to jest ostatni odcinek tej kariery. Jutro na kanale nowa kariera. Kariera klubem tym razem. Nie będzie to przygoda menadżera, będzie to jakby przygoda klubu. No e, bo tak powiedzieliście, że tak wolicie od jakiegoś czasu i wydaje mi się, że odpoczniemy sobie od tej takiej e, ścieżki kariery. Ona prawdopodobnie wróci po tej karierze, która będzie. No ale to jakby pozmieniamy sobie, nie? E, PSG przegrywa z Barsą. Satysfakcja dla kibiców Blaugrany. E, Tottenham wygrywa z Sevillą, ale dostaje od a nie, byli w finale. Przekrali. Eee, no więc tyle. No, zły jestem. Naprawdę jestem zły, bo kurczę. Liczyłem, że to będzie sezon, w którym do, dojedziemy do finału. Przynajmniej, nie? Albo do jakiegoś półfinału czy coś, a, a tak nie było. Eee, dobra, jeżeli chodzi o zawodników, to świetnie rozwinął się Hackford. Eee, poza klubem, ale nadal to jest bardzo dobre wypożyczenie. Eee, ten Agudelo się w ogóle nie rozwinął. Harvey. Tutaj GG dla chłopaka, słuchajcie. Wróci z Portugalii e, i będzie mógł naprawdę myśleć o składzie. Cruz nie wiemy, jak sobie poradził dalej. E, Bramkarz radzi sobie świetnie, i rozwija się fantastycznie. E, Bosmans e, plus 7. No, to, to, to jest udany rok dla niego, bardzo. E, I to wypożyczenie mu służy. E, I to był e, Almeida fatalnie. I to jest bardzo udana seria wypożyczeń dla tych zawodników, którzy zrobili niektórzy gigantyczne podstępy, więc jestem zadowolony. E, Lawia w tym meczu w tym roku zagrał w dwóch spotkaniach. W obydwu zagrał bardzo przeciętnie. Stefan zagrał. Zagrał w trzech. W jednym zagrał dramatycznie, w jednym zagrał bardzo dobrze, w drugim zagrał dobrze. Tawaryż dostał niewiele szans. Wszystkie w sumie wykorzystał. Mógł dostawać więcej okazji, tak teraz jak o tym myślę, ale no sami rozumiecie. Ale spełnił to zadanie, które miał spełnić. Jestem zadowolony. Romero jako takie uzupełnienie dawał radę. Palmer zagrał w tylu samych spotkaniach i widzimy, że Romero był odrobinkę skuteczniejszy w tym sezonie eee, Fikayo Tomori miał bardzo taką dziwną formę, bo w niektórych meczach grał świetnie, a w niektórych grał naprawdę e, dramatycznie i ciężko było to ustabilizować, Rodri zagrał doskonały sezon, słuchajcie, inaczej, może niedoskonały, bez przesady ale fantastyczny sezon, słuchajcie w 22 spotkaniach średnia 6-9 u obrońcy robi wrażenie eee, ogólnie średnia 6-8 z 32 rozgrywek no, boli, że niestety nie mieliśmy go w lidze mistrzów w tych decydujących starciach, w formie, w której moglibyśmy go wrzucić. Dest mam wrażenie, że się odbudował, po to, żeby się potem znowu zawalić. Gavi. Rozwija się, ale bardzo przeciętna forma w tym sezonie Pedro Porro Tak samo pokrzywiony jak ten Dest Jeśli chodzi o formę e, Adeyemi, po raz kolejny bardzo przyzwoity sezon Kiliamba P 7,50 42 spotkaniach No brakło jednej asysty, żeby miał double-double Fantastyczny sezon Nkunku mogę powiedzieć, że to jest troszeczkę rozczarowanie Gościu zagrał w 44 meczach Zaliczył 3 gole, 5 asyst Średnia ocen powyżej ok Ale to nie był taki poziom, na który liczyliśmy Wlachowicz Fantastyczny sezon. Łącznie 33 gole, 5 asyst. Zamknął usta wszystkim, którzy mogliby w niego wątpić. Nawet ja troszeczkę. Mendes dał 3 asysty w całym sezonie. No, nie najlepiej. Ederson. Bardzo dobry sezon. Słuchajcie, tutaj nic złego nie możemy powiedzieć. Phil Foden. Znowu prawie powtórzył double-double. Możemy być z niego zadowoleni. Tych bramek może by mogło być więcej, ale nie będę za zawodnika e, tutaj jechał za to, że ma średnią 7,052 w 52 spotkaniach. To jest po prostu, wiecie, bardzo dużo. Tak samo Valverde. Troszkę ta średnią można podnieść. Bo z jednej strony ja wiem, że mówiłem o. Eee... O Porro i Deście, ale zobaczcie, Valverde zagrał 20 spotkań, prawie więcej niż Dest, nie? To już jest duża różnica. Eee, co prawda, tutaj powinienem oddać też w takim razie sprawiedliwość Mendeszowi, który po pierwsze się rozwinął <coughs> w tym sezonie, a po drugie też zagrał w wielu spotkaniach Pedri Dużo lepszy sezon niż poprzedni 13 asyst, to naprawdę robi wrażenie I te systemy, które wybieraliśmy w tym sezonie Bardziej mu odpowiadały 6-9 w 53 spotkaniach Słuchajcie, robi takie samo wrażenie Jak ocena Diasza, naprawdę To są bardzo dobre oceny w całym sezonie No i co mogę powiedzieć Duży niesmak, naprawdę duży niesmak I duża przykrość, że nie udało nam się Podnieść uszatego pucharu nie? To, to, to żałuję, po prostu Jest mi z tego powodu przykro Fajnie, że Udało się wygrać ligę angielską dwa razy z rzędu po przyjściu. Jest niedosyt, ale mam nadzieję, że spełnimy swoje marzenie w karierze, która będzie już jutro. Ja jeszcze nawet nie wiem, co to będzie za kariera, bo muszę usiąść do Waszych komentarzy, dokładnie je przeanalizować i wybrać coś, co chcę. Nie chciałbym, żeby to był klub z Anglii, bo teraz byliśmy sporo w angielskiej piłce. Ale co to będzie za zespół, jak to wszystko będzie wyglądało, o tym przekonać się już jutro. Za dziś bardzo Wam dziękuję. To był koniec sezonu, ale przede wszystkim koniec tej przygody. Jeżeli Wam się podobała, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby nie stracić jutrzejszego materiału.